3, 2, 1, go! Jazda w tych warunkach nie jest łatwa, tym bardziej, że jest naprawdę potwornie ślisko. Ja wiem, że mam przewagę mocy. Oj, przydałoby mi się te 100 koni więcej. Hamuj przed tym jeziorkiem, Patryk. Stop. 51,97. Dowód. W postaci rzeczowej. Na tych oponach, tak wgryzających się, zaczynało troszkę brakować tego momentu obrotowego, mimo że w tym sobie baja, te turbiny są gotowe na to, żeby w każdym momencie wcisnąć gaz i one od razu pompują to ciśnienie, to powiem wam, że sytuacja nie była wcale taka hop-siup. 3, 2, 1, start! Jak zwykle wystartował za wcześnie. Na delikatnym falstarcie. Ło, jak ślisko! Ale tłużenie następuje. Ło! No dobra, a tu wyrypy znowuż. O. Właśnie. To nie jest piaskownica, to jest bagno. To wszystko jest tak miękkie, to się tak rozjeżdża. Dlatego wycieraczki. Dobra. Grzęźniemy, grzęźniemy. I tu właśnie to miało być. Miało być. Tak, tak. Na tym piórze. Tutaj to prędzej on będzie dachował przez przód niż bokiem. Ale rozjeżdżone. No tu z tą wodą to lepiej nie igrać. Wezmę pod uwagę, że to jest absolutnie seryjna konstrukcja. 53,99. Proszę bardzo, dowód rzeczowy numer 2. Prawie 54 sekundy. Przygoda super. Wynik pewnie do bani. Ale ekstra się szło. 3, 2, 1, start! Drifto, drifto. O, słychać, słychać płyty, ale... Tu na tych wyrypach będzie też przycierka pewnie. Ty, jak to pięknie chodzi bokami z jednego w drugi. Ale chyba najładniej jaka przekładka, no. Przynajmniej ładnie, widowiskowo, drifcikiem, nie? Tu trzeba uważać. Tu za węgłem można się nieco odepchnąć mocniej. Miałem się nie ścigać, ale to się tak nie da z nimi. To jest bardzo dobry samochód. Zobaczcie, tu nie ma miękkiej gry. No nie ma, 53,73. Czas można powiedzieć identyczny jak Toyota, różniący się jedną dziesiątką.